Panie wójcie, największym wyzwaniem, przed jakim stanie nowy samorząd w nowej kadencji, która niedługo po wyborach się rozpocznie, będzie oświata. Tak. Modernizacja systemu oświaty, zważywszy na fakt, że gmina dopłaca do oświaty, do szkół prawie 2 miliony złotych. Tak, to prawda. Do oświaty w gminie Ekwa dopłacamy 2 miliony złotych, bo utrzymujemy dwie małe szkoły. Szkoła w Drożkach to 44 dzieci, szkoła w Buczku około 50 dzieci. W tej chwili może będzie trochę więcej, bo znowu ten jeden rocznik gimnazjum zasili, ale jest to wszystko małe. Mamy oddziały po dwie do czterech uczniów. Także, a koszty stałe utrzymania oświaty, no niestety są takie same. Koszty płacy, światła, sprzątaczki, nauczycieli. To jest olbrzymie wyzwanie dla kolejnego wójta, kolejnej rady, bo to jednak rada decyduje w głosowaniu o likwidacji. No ja nie mówię o całkowitej likwidacji. Można zorganizować, można zostawić 1-3, a starsze dzieci przewieźć do Rychtala. Nie mówię o likwidacji wszystkich dwóch małych szkół, bo to by było niecelowe, bo mamy potężną, nowo wybudowaną, no w lat do tyłu z 10 szkołę podstawową w Buczku, no tam trzeba tą szkołę zostawić, ale dwie szkoły to by tak ekonomicznie, że tak powiem, zasiliło nasz budżet. I kolejne, myślę, że jako kontynuację zadania to jest kanalizacja tej gminy. My na dzisiaj mamy skanalizowane już 5 wsi sołeckich na 10. Mamy 60% mieszkańców już posiada kanalizację, natomiast te pieniądze zewnętrzne no kończą się. Mówię o Prowie, czy tam inne. Gmina Rychtal nie jest w aglomeracji, bo jest gminą małą, ma 3900 mieszkańców, obszar olbrzymi i nie uzyskuje 120 odbiorców kanalizacji na kilometr sieci. W związku z tym no, musimy szukać innych możliwości, a kanalizować trzeba.